Jako kandydat na prezydenta miasta Zamościa składam w sądzie cywilnym pozew o naruszenie dóbr osobistych przeciwko właścicielowi i wydawcy portalu zamość.tv. Żądam w tym pozwie przeprosin, odszkodowania i zadośćuczynienia w wysokości 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Sprawa, jak Państwo wiecie, dotyczy anonimu, jaki został opublikowany w materiale pod tytułem Anonimowe niezadowolenie i ukazał się na stronie Zamość.tv w niedzielę 2 listopada po godzinie 18. Niezidentyfikowany autor tego anonimu oskarżył mnie w nim o niemoralne prowadzenie się, nie podając żadnych dowodów na poparcie swoich nieprawdziwych i kłamliwych informacji. Właściciel i wydawca Zamość.tv nie próbował w żaden sposób zweryfikować prawdziwości tychże kłamstw u mnie, ani także u osób mi bliskich, czym w ewidentny sposób naruszył prawo i zasady etyki dziennikarskiej. Ponieważ materiał wyemitowany przez portal Zamość.tv w sposób drastyczny szkalujący mnie jako kandydata na prezydenta Zamościa został udostępniony na portalach społecznościowych typu Facebook oraz między innymi w komentarzach na portalu roztocze.net, zdecydowałem się również złożyć do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z artykułu 212 Kodeksu Karnego, czyli o znieważenie za pomocą środków masowego przekazu. Domagam się ustalenia autora tego anonimu oraz pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób, firm i instytucji, które rozpowszechniały te nieprawdziwe informacje. Jednocześnie uprzedzając Państwa pytania, odpowiem, że powtarzanie kłamstw również w formie pytań jest naruszeniem dóbr osobistych. Co do kwestii tego, kogo podejrzewam o szerzenie tego typu rzeczy, nie będę się wypowiadał do czasu ustalenia przez odpowiednie organy ścigania osoby odpowiedzialnej za te kłamstwa. Chciałbym tylko przytoczyć starą rzymską zasadę, która mówi, że is fecit tui prodest, czyli uczynił ten, komu przyniosło to korzyść. Mam nadzieję, że ta korzyść w konsekwencji nie będzie warta zachodu. To jest pismo, które dzisiaj złożę w prokuraturze.